Hej, siemanko, witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Nabi. Witam w kolejnym odcinku Zarzut Warsów. Dzisiaj troszeczkę inne ustawienie, bo tutaj, o właśnie, w tym miejscu pewnie widać, znajduje się mikrofon. Mam nadzieję, że tym razem będzie słychać mnie o wiele lepiej. I nie będzie to problematyczne w tym momencie, jak stał tutaj mikrofon. Słyszałem komentarze, że o Nabi, słychać się za słabo cię słychać, za cicho. No to może teraz będzie lepiej. Skończyliśmy na tym, że tak jak patrząc sobie tutaj na całą rozpiskę. Plaga i Płonący Legion się wpierdol. Lordaeron Dalaran oraz Wysokie Elfy dostały wpierdol. Felhorda niszczy. Krasnoludy nie istnieją, Arator też nie istnieje, Horda Trela też nie istnieje, Warsong Clan Groma Hellscreama też nie istnieje. No, oczywiście zostały Sentinele i Druidzi. Czyli mamy tak w zasadzie trzy sojusze, które coś robią i będą siać tutaj niezły wpierdziel. Widzę, że nie jesteśmy jeszcze w połowie. Wydaje mi się, że to potrwa jeszcze 50 minut? Coś takiego około. No i wydaje mi się, że zrobimy jeszcze te dwa odcinki. Raczej nie będę starał się tego przeciągać do jednego, bo to by było moim zdaniem trochę szkoda czasu. Znaczy, za długo by to wszystko trwało, a chciałbym mieć materiał jeszcze na jakieś inne dni. No dobra, no to możemy puścić wodze fantazji naszych graczy dalej i zobaczyć, jak to plaga wraz z Płonącym Legionem dobijają Tirzchend. No i Tirzchend padło. Ciekawe, czy tutaj daje jakiegoś gifta. Daje gifta? Halo, gift? No, czyli okazuje się, że tutaj w momencie zniszczenia tego przyczółka, tego punktu kontrolnego, nic się nie zmienia. Natomiast pytaniem, które chciałbym kierować do Lordaeronu, to gdzie jest Arthas? Arthas był chyba na wyspie. Jest, tak, faktycznie jest na wyspie. Poleciliście mi trzymać cały czas na czerwonym, żeby widzieć właśnie wszystkie takie jego informacje. Heaven has been raised by scourge. Dark days are upon the fallen kingdom of Lordaeron. Dobra, nieważne. Ze Skulmes przychodzi coraz więcej bestii, plugastw i innych tam śmieciów. Natomiast, co ty robisz, Altair? Co ty tutaj wymyślasz? No, Felhorda to już się szykuje, ma coraz więcej tutaj swoich jednostek. No, nie zdziwię się, jak będzie dążył do tego, by przejść przez most, dostać się na drugą stronę, ale czy on jest w stanie wybudować sobie jakiś. O kurwa! Tego się nie spodziewałem tu zobaczyć. Ale mimo wszystko jest tego. W pizdu. Ciekawe, czy jakieś jeszcze jednostki pozostawił w Outlandzie. No tutaj ma jakąś pojedynczą jednostkę. Co to się stało? Ooo! Gilneas jest atakowany przez plagę, a w zasadzie Płonący Legion. Ciekawe, czy jak oni je zdobędą. Nie, no oni jak zdobędą Greymon Skip właśnie w Gilneas, to on dostał jakiegoś buffa. Wiem, że bodajże Grom Hellscream dostawał fajnego buffa, boosta albo jakiegoś itema, a tak normalnie to można tutaj było dostać bohatera, jeśli się weszło chyba Lordaeronem. Nie jestem pewien, teraz naprawdę, kurde, dawno temu grałem w to i wiele rzeczy pozapominałem. Mam nadzieję, że mi wybaczycie to. I nie będziecie patrzeć na to, o, znowu na nic nie wiesz, ty głupi chuju. No, Jezu, no nie wiem, no. Przepraszam. Co się dzieje tutaj? U naszych druidów, sentinelów, o. Widzę, że tutaj całkiem ładnie się przygotowują. Jedyne, co mogą zrobić w tym momencie, to tak zwany dubdrop, gdzie będzie wpis do statków. Wyruszą gdzieś tak, jak, o, kiedyś pamiętam, na jednym filmiku wyruszyliśmy. Ja byłem sentinelami, ale kumpel był druidem, albo na odwrót, nie, na odwrót. Żeśmy przyszli tu. A nie, ja byłem krasnoludami. I to było chyba nawet na filmiku u Ignacego, gdzie tutaj był Doomdrop właśnie ze strony sentinela z druidów, a my wraz z Aratorem tutaj dzielnie stawialiśmy opór. Ja i moje krasnoludy, tutaj cały czas wspierany ogniem z jednej, z drugiej strony, cały czas był przesiew w jednostkach. Udawało nam się to dobijać. A w pewnym momencie po prostu przyszli tutaj jakoś magicznym cudem ktoś się odbudował i zaczął nam wchodzić w plecy i dostaliśmy srogi w pierdzie. Tak się jak bardzo fajna to była rozgrywka. No i widzimy sześć.
trzy statki wypełnione jednostkami, które przepłynęły do jakiegoś punktu. To jest bodajże Boralus Keep. A jak się wyspa nazywa? Boralus. No, przybyli na Boralus, pewnie będą chcieli tutaj się zdropić, ale pewnie cisną sobie na TS-ie, że są zjebami i nikt nie umie grać. Grey Greyman. Tu. Dostałem 400 golda, 15 dual statów. No właśnie o to chodziło. Jakieś fajne rzeczy dostali i buffy, i bohaterowie, i o Jezu. Eastern Kingdom. Sam jest zabój Eastern Kingdom. Let his blood come. No, gdyby to był właśnie Grom Hellscream, to by dostał tego fajnego boosta. A tak to... Nie wiem w końcu. Nie wiem w końcu, o co chodzi z tym. Tak czy siak, tutaj... plaga idzie już po Sunwell. Kurde, fajnie by było, gdybym wiedział, co daje Sunwell, ale pewnie zaraz się dowiem. The Grand City of High Elf Silvermoon has been crushed by her enemies. Yet the Sunwell still remains, bla 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 bla. Will be powerless. Aha, po zniszczeniu Sunwella elfy będą pokonane chyba. Zaraz się przekonamy. Tutaj żadnego mostu jeszcze nie ma, więc zanim dojdzie do tych wielkich batalii, to minie, kurde, bardzo, bardzo dużo czasu. O, to jest potężna wieżyczka, ma całkiem ładny pancerz. No, ale co ona zrobi w momencie, kiedy mamy Safironę? Nic. Mój Boże, co za atak. Sru. To jest... To już jest to tak naprawdę dobijanie leżącego. O, Arator, minus jeden. I zaraz będzie komunikat, że coś się stało. Myk. O, okej. Okay. Anasferian, the king of Queltonas has died. He will be remained the heart of the loyal people. The summit has been destroyed and the high elf has lost their source of power. There is still a small chance of hope. However, Kel'Thuzad, Sunstrider... Kel'Thuzad, Sunstrider yet lives. He remains his surviving brethren, the blood elves. In memory of the last king. Aha, teraz jest ten moment, w którym do podziemi i właśnie... Kurczę, nie pamiętam, co to jest za punkt kontrolny, ale właśnie do tego miejsca przychodzą krwawe elfy, Kaltas, i będą mogli je zdobywać właśnie... co, w Tempest Keep? Nie, no coś mi tutaj nie gra. Kurczę, żebym ja pamiętał, jak się nazywało to właśnie w World of Warcraft, jak to kurde się łaziło po Outlandzie. No, tak, ale tak czy siak. High Elves zmieniły się w Blood Elf i teraz będą mogły sobie zajmować Outland. Problem polega na tym, że niestety Felhorda jest tak potężna, że jak tylko spróbuję coś zrobić, to zostaną tak strygi w pierdol. Że to się w pale nie mieści. No, tak czy siak. To już na pewno wiemy, co się dzieje w momencie, kiedy studnia Słońca zostanie zniszczona. Ja wracam do Safirota, żeby zobaczyć wszelkiego rodzaju informacje. Tutaj jego wojska wracają, cofają się, ewentualnie dobijają ostatnie stojące wieżyczki. Ale nie stanowią już dla nich żadnego problemu. Kurde, czuję, jakby mi pryszcz wychodził. Niedobrze. Tak, na pewno was to interesowało. Interesowało was tak bardzo, że... Szkoda gadać. Okej. Okay. Sentinelki się tutaj wraz z druidami przygotowują, przegrupowują. Wojsko. Dziwi mi się, że jeszcze nie wybudowali tutaj jakichś statków. Chociaż może ja jeszcze tego nie widzę, a oni już tutaj wszędzie mają. Teoretycznie tu coś powinno być, ale nie ma. Może tu coś jest, też nie ma. Może tutaj, na tym wystającym przyczółku, też nie ma. Są tutaj tylko prastarze obrońcy. No wiadomo, warto się zasłonić przed wszelkiego rodzaju atakami ze strony nieprzyjaciół. Wow, a co tu się stało? Wow, czyżbym nie zauważył, jak przeszli? Halo, co tu się stało? Tutaj jest walka, tu się biją. Aha, Doom Drop. Troll przyszedł. Troll, what the fuck are you doing here? Aha, troll się przymierzył, horda trolla przymierzyła się z... Felhordo i teraz Tralem walczy po ich stronie i robił Doom Drop.
To było ciekawe, bo nikt się tego nie spodziewał. Właśnie w tym momencie Burning Legion dostaje drogi w pierdziel. Naprawdę potęga tych jednostek ze strony Felhordy przytłacza. Chociaż, no nie powiem, sam Płonący Legion ma całkiem sporo do zaoferowania, tym bardziej, że jeszcze Kil Jaeden przyszedł. No nie gadajcie, że Archimon padł. No nie gadajcie, że Archimon padł, ale ja tego nie zauważyłem. No serio, kurwa? Nie, jak ja jestem głupi. No, jestem głupi. Nie zauważyłem, jak Archimon padł. Co nie zmienia faktu, że naprawdę potężny atak ze strony Altaira wymierzony w Scorch Burning Legend naprawdę pokazuje siłę tego gracza. Pokazuje jego przewagę na polu bitwy. Jestem ciekaw, jak bardzo potrafiłby teraz zmienić losy całej gry, gdyby... O, tutaj mamy Neltaraku. Walczącego z Sapironem. Ale to naprawdę potężna bitwa. Tutaj Macteridon sieje zamęt i zniszczenie. To jest piękne, to jest naprawdę wykoksana postać. A Kil'jaeden no, nie zdaje zbyt wiele zrobić w tym momencie, bo jest za mały, jest za malutki wśród tej całej potęgi, jaką przedstawia właśnie Altair. Tym bardziej, że... Kurde, mam całe 3 FPS-y. Jak spowolnię, to trochę to zwiększy się ta ilość FPS-ów, ale to jest nadal za mało. Kurczę, momencik, czekajcie. Zrobię tutaj takie magiczne F10. Opcja grafika. Wezmę wszystko na niski. Halo, niski, niski. Wyłączone, wyłączone, ok. Czy coś jeszcze? Poziom czułości myszy, rozbudowa pomocy, modyfikacja, przełączenie ruchu formacji, anuluj. Dźwięk, dźwięk, no, no napisy, akcje jednostek, odgłosy poruszania. Pff, raczej niewiele mi to zmieni. Okej, okay, mamy 10 FPS-u przy spowolnionej o połowie walce. No, na szczęście Kil'jaeden dołączył się do całej walki, przez co może w końcu zbierać levele. Fajnie, że tutaj jednostki plagi starają się zrobić jakieś kółko, żeby przejść na tyły jednostek Altaira, żeby móc go flankować. Problem mimo wszystko polega na tym, że cały czas on dosyła jednostki z różnych stron. Gdyby... O kurde. O shit! Dalaran tutaj przyprowadza jednostki. Zaraz okaże się, że przymierzyli się ze Scourge i Legionem. No by było już w ogóle, kurde, poezja. Troszkę przyspieszymy, no. Spadek FPS jest to naprawdę tragiczny. Ja się dziwię, że taka gra tak bardzo mocno wpierdziela procesor, wszystko. Taki mały FPS jest w takiej sytuacji, gdzie w Counter-Strike'u mam ponad 100. A druidzi. Altair, lejesz się teraz? Nie, skończę znowu. Nie, nie, wcale. Wcale nie bije się z... Wcale nie zabiłem Kil'jaedena. Wcale, wcale. Kil'jaeden decided if Creed of the Lich King has been banished back to the Twilight Nether. O kurde. Both great demons has been killed or banished, bla bla bla. Azeroth is weak and leaderless, bla 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 bla. Demons, bla bla bla. Altaric GG. Daj Ali na wizję. No właśnie. Ja na serio, to już jest koniec? Bez sensu. Mówiłem, że ilość jednostek, jakie posiada w tym momencie Altair, jest przytłaczająca. Mówiłem. Tak, zbudowali most, wszystko pięknie, ładnie. Tutaj czekają jednostki, które... No i tak doprowadziły do śmierci. Które zostaną doprowadzone do śmierci prędzej czy później przez jakieś tam pierwsze, lepsze jednostki. Są gry da mi 6-6. Gdzie tutaj oni mają tylko 4-2, więc to też jest duża różnica. Ja pierdzielę. To niech jedzą jak chcą. Co tutaj się dzieje? No jedyne co
W tym momencie można zrobić to wysłać jednostki sentinelów i druidów na całkowicie na dół, gdzie te jednostki miałyby naprawdę długo, długo, długo musiałyby poświęcić bardzo dużo czasu, żeby się cofnąć. Albo musiałby być użyty scroll czy cokolwiek, tylko po to, żeby móc się tutaj dostać. A co za tym idzie? Stąd by były powoli zabierane punkty, zabierane punkty, zabierane punkty, więcej przychodu, większy income. Pieniążki, pieniążki, pieniążki. WTF Green, żegnam elfa. Co to? Lol. Co to? Co to? Co to jest? O kurde. Fajnie, Burning Legion poszedł. 2 na 10. Co tu się dzieje? Uuu. No ja, przeszli przez portal i zniszczyli kiedyś idę na bazę. No. Jeszcze żyje. Atari GG. Nie. On teraz będzie starał się dojść przez cały Kalimdor. No to teraz w sumie nie wiem na kogo trzymać. Wow! What the fuck? Outland zostaje dominowany, on nawet tego nie zauważył. Zielony tutaj nudzi. Zielony, czemu nudzisz Outland? I tak kilka jednostek przyszło, teraz ci to wszystko zniszczyć. Nawet te słabiaki, które tutaj są, mają więcej ataku niż twoje jednostki. Masakra. Macie jakiś pomysł na jak nazwać wyspę? Kuta na pletys. No to, no Jezus, no nie wiem co tutaj można by. Halo, czemu mi się to zmniejszyło? Czy ja to wyłączyłem? Ja pierdzie. Możesz nazwać. Przegrałem grę. Michu Picchu. No ja, jak nie wiadomo co zrobić, wysłać wszystkie jednostki, wszystkie statki tutaj na wyspę. Okej, widzę, że baza zielonego już padła. Ja naprawdę chciałbym wiedzieć, jak to cofnąć. Halo, halo. Łapi mnie w kurde. No to aż przykre, że nie mogę sobie tego uruchomić. No ale tak czy siak, tutaj są jakieś walki, tutaj. Jezu, tutaj nudzą i nudzą. F10, F11? Nie. Brawo, ja teraz będę musiał to zmontować. Ja nawet nie wiem w tym momencie, co mam mówić, bo to jest po prostu dobijanie jednostek. Bardziej, że wyłączyło mi się nagrywanie i chuj. No te jednostki zaraz zdechną. No chociaż coś mi się wydaje, że tutaj może jednak mu się udać, ale to ma tylko upgrade 1-1, więc to umiera już. Wystarczy taki jeden lepszy spam jednostek, nie wiem, 30 jednostek jednego rodzaju strzelające i koniec. Biło katuna. Lol. No coś im nie idzie. Nice try. Nice try. Ale przynajmniej wiemy, gdzie jest Katun. To jest potężne gówno. Dziś ja bym do tego nawet nie próbował podchodzić. Dobra, ci się nudzą, ci się nudzą. Ten też się nudzi. I on też się nudzi. No dobra, tutaj dobija przeciwników. Kurde, zjada to, co zostało. Sensu! Ile to już zostało jednostek? Zostały sentinelki. Została horda trala. Został. No. Przymierze. No i Altair. Przymierze, które zaraz kurde zdechnie. Nie wiem, co oni robią. To jest po prostu takie nudzenie.
Forda trala, co robi? Nic nie robi. No to mnie teraz tak zastanawiam. Co tutaj się dzieje? Co, teraz będą starali się przejąć wyspę? Czy co? Nie wiem. Zresztą w sumie na dole był czerwony, więc pewnie z Altaira teraz wszystko przechodzi. Może nie? Może ty niebieski, a co było po niebieskim? Ja nie pamiętam. Tak czy siak, no kłosze. Gorchok. Kurde, pisze do mnie. Aż trzeba odebrać. Hello. Co jest? No ale dzisiaj jestem na bractwie. No na 18. Spoko, możemy zagrać w CS, ale to za jakieś 15 minut, ok? Czekaj, a którą mamy w tym momencie? No tak, no to przed bractwem mogę, za te 15 minut bym zagrał. No. No to poczekajcie, Boże, to nie potrwa długo, postaram się jak najszybciej. No do zobaczyska. No, bardzo was najmocniej przepraszam, bo wiem, że to było takie mega nieprofesjonalne, gdzie ludzie dzwonią do ciebie i słuchaj, Gabi, chodź grać w CS-a. A tam w zasadzie to ty, słuchaj, moglibyśmy zrobić dzisiaj to sesję. Nie, bo idę na bractwo. Aha, to chodź grać w CS-a. No, nagrywam. No, za 15 minut. Ale chodź teraz. Nie, może... No, właśnie. No i to teraz co się dzieje? A tak... Kto? Dalalan. Co za zjeb? Lol. Ale o czym wy tu pisze? Czemu wy tam sobie wrzucacie? Nie mówcie tak brzydko. Może być mu przykro, bo nie gra zbyt często. Nie znacie, nie oceniajcie, kurde. Hejt stop, tak. Bo zaraz ta gruba świnia napisze do prokuratury, że jesteście antyludźmi, antyludcy i w ogóle bardzo źli. Pozdrawiam serdecznie. Wszystkie grube świnie. Nie wiem, to tak, już takie trochę nudzenie jest. Trudno mi powiedzieć, co się dzieje, bo w ciągu 15 minut zostało rozpieprzone cały Eastern Kingdom. Tutaj to już praktycznie nic nie ma. No to teraz jest taka walka z czerwonym i niebieskim, którego już nie ma, bo dostał wpierdziel tutaj. Teraz jest powolne zdobywanie kolejnych tutaj punktów. To kurde, nie moja wina, że tak łatwo dali sobie zabrać Archimonda i Kil'jaeden'a, czy tam Kil'jaeden'a. To jak zwał, tak zwał, no chuj. Ale nie wiem, co teraz mógłbym powiedzieć o całym tym miejscu. Skłonne zostanie zaraz zabrane, tutaj zostanie zabrane, pójść jeszcze tylko na górę. No to nie wiem, no tutaj gracza już nie ma. No, teraz to ostatnie fajty? Przejdę do was. No, tak, Altair, dokładnie. Musi pokazać, że jest jakiś OP madafaka. Ale to jest bardzo duży plus z racji tego, że przeciwnicy, jakimi są teraz Sentinels wraz z druidami, nie mają pojęcia, z której strony przyjdzie, a miejsc do zdropowania się jest tu całkiem sporo. Chociaż może zrobiliby to dokładnie to samo, co tutaj. Będzie to całe miejsce zabunkrowane przez drzewa. I faktycznie... Oni się tu bunkrują! O kurde. No, w końcu zaczynają budować te statki. Jest bardzo dobrze. No to co? Doom Drop mógłby być stąd. Tu by był fajny Doom Drop. Trzeba byłoby przejść tędy i już idziemy spokojnie. Ale w sumie najlepiej by było robić takie dropy z miejsc, z których już idzie się tylko w jednym kierunku, zabierając wszystko po drodze. Czyli de facto... O, mogliby nawet pójść po Katuna. De facto najlepiej jakby zdropowali gdzieś tutaj.
A co tutaj się dzieje? Aha. Driady zabierają rzecz Pint, który jest w sojuszu. Dobra, no. Ja się nie dziwię, że Altair teraz idzie po kolejne rzeczy, po kolejne punkty kontrolne, z racji tego, że przyda się. Pieniążki, pieniążki, ważne. Gracz Pinch zebrał swoje jednostki, swoje wojska, swoje jednostki, swoich bohaterów właśnie razem na Eastern Kingdom, żeby tutaj powspierać, to wiadomo, jakieś zdobywanie levela, 11, 12 to nie jest kinuchał. Bardzo przydatne. Ale bym na jego miejscu porobił jakieś, kurde, jednostki, budynki, bo tutaj tak trochę tego mało jest. Halo. Czy wy możecie... Nie wiem, nie możecie. Wyszli jak ostatnie pały. Bo przegrali. Zabiłem im wszystko? No, ale Northland jeszcze jest. No tak, faktycznie, no. Czerwony i niebieski wyszli. Po prostu sobie wyszli. Stwierdzili, że skoro tutaj zostaje im teraz wszystko odbierane, to wychodzą, bo przegraliśmy, koniec gry. Ja pamiętam, jak ja tutaj, co już wcześniej wspominałem, wiedząc, że Felhorda i tak będzie tutaj przychodzić i będzie chciała mnie zniszczyć, ja tutaj się broniłem, ile tylko się dało. W końcu zacząłem nawet tutaj budować jednostki morskie, żeby walczyły. To się broniłem chyba przed 4 czy 5 takimi potężnymi atakami i dawało radę. No ale niestety sam w sobie już ruszyć na odsiecz nie mogłem, bo tutaj czekały już kolejne jednostki, które jak ruszyły, to tak mnie zmiotły, że się, kurde, przeżegnałem piętą zza pleców. Więc srogo. Nie wiem, kurczę, chciałem to... A mi mój sojusznik Artasa zabił. Pff, fajnie. Dobrze, koledzy, dobrze, sojusznicy. Najlepsi przyjaciele. Faktycznie? Faktycznie. Mamy Garitosa, mamy Utera oraz mamy High Lord Alexandros Morgraine. La? Morgraine? Kurczę, przecież czy... Aha. Nie, podobał mi się ten Baron Rivendell, ale Morgraine to też był później Death Knight. Whatever. Zobaczmy, co tu się dzieje. Przegrupowanie, przegrupowanie, przegrupowanie. Nie wiem. Mi się wydaje, że w tym momencie przerwa nagrywanie. Dobra, 55:30. W tym momencie przerwa nagrywanie. Jak widzimy tutaj, jednostki druida oraz sentinelsów przygotowują się na Doomdrop. Zielony tutaj dostał srogi w pierdol. Czerwony i niebieski wyszli z gry, bo to są... A nie będę ich oceniać, to nie w mojej to kwestii. Eastern Kingdom zostało zniszczone. Cały kontynent należy do Altaira, który powoli będzie szykował się na atak na Kalimdor. Ale to, jak już to będzie wyglądało, zobaczycie w kolejnym odcinku i mam wrażenie, że to będzie bardzo krótki odcinek, bo ja postaram się przewinąć to całe przygotowanie i włączyć dopiero w momencie, kiedy będzie ta jedna wielka, soczysta batalia. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, do zobaczenia. Cześć, czołem. Pamiętajcie, dajcie lajka, jeżeli Wam się faktycznie podobało. Zasubskrybujcie mnie, żeby częściej takie rzeczy wychodziły, bo widzę, że po ostatniej aktywności na polskiej społeczności bardzo dużo osób mnie zasubskrybowało. Bardzo dużo osób zresztą to ogląda, co mnie bardzo, ale to bardzo cieszy, bo chyba, kurczę, cała moja oglądalność opiera się na polskiej społeczności Warcrafta, której bardzo dziękuję. I mam nadzieję, że też będziecie oglądać inne moje filmy, moje nagrania, bo ja rozumiem, że Warcraft 3 jest naprawdę zajebistą grą, mimo wszystko wiekową, ale nadal z wielkim potencjałem, bardzo fajnie się w to gra. Ale no, nie wiem, czy chciałbym, żeby też mnie ludzie oglądali nie tylko za to, że nagrywam Warcrafta, chciałbym poczuć, że... albo chciałbym poczuć. Nie, ogólnie fajnie by było, jakby oglądali inną moją twórczość. Wiem, że nie jest to aż tak fascynujące, bo fajnie by było, jakbym zagrał w jakąś inną, ciekawszą grę niż pewnie Counter-Strike czy How to Defuse the Bomb. Znaczy Keep Talking and Nobody Explodes. No ale no, różne rzeczy się nagrywają. Chyba chodzi o to, żeby przedstawić siebie, co? Co? Nie?
chodzi o Warcrafta, tak? Tak, dobra, rozumiem, nagrywamy Warcrafta. Warunek jest taki, nagrywam Warcrafta, jeżeli będziecie wysyłać mi demka. Nie ma demek, nie ma Warcrafta, taki prosty deal. Umowa stoi? Piątka.